Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu 18 kolejki Ełner drugiej ligi, w którym Hutnik Kraków rywalizował z rezerwami Śląska Wrocław. Jesteśmy w trzech, jest z nami Janek Zawarska oraz trener gości Krzysztof Wołczyk. Janku, oddaję Ci głos. Witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu Hutnik Kraków ze Śląskiem Wrocław. Witam trenera gości i proszę o komentarz. Co mogę powiedzieć o meczu? Na pewno nerwowy. Nerwowy mecz, aczkolwiek pierwsza połowa niezła w naszym wykonaniu. Potrafiliśmy się utrzymać dużymi fragmentami przy piłce. Troszkę żałuję gry w drugiej połowie i braku utrzymania piłki. Powinniśmy dłużej trzymać piłkę. Zabrakło na pewno też drugiego gola w świetnej sytuacji Sebastiana Bergera, gdzie powinniśmy prowadzić 2-0 i myślę, że ten mecz by się toczył już inaczej pod nasze dyktando i potrafilibyśmy się utrzymać przy piłce. A tak to rywal jeszcze mocno wierzył, próbował wyżej podejść, wyżej odbierać piłkę. Mieliśmy z tym problem, graliśmy dłuższym podaniem, brakowało utrzymania piłki, więc jakby ta druga połowa. Jakby możemy ją pochwalić przede wszystkim za determinację, za to, że obroniliśmy to, co mieliśmy obronić, a wcześniej traciliśmy dużo goli, więc cieszymy się z tych ostatnich meczów na zero i to jest dla nas jakby ważne, tym bardziej, że grało 6 młodzieżowców w pierwszym składzie, kilku 17-latków, 18-latków, więc tym bardziej się cieszymy z tego zwycięstwa dzisiaj. Proszę o zadawanie pytań. Panie trenerze, ja chciałem pana zapytać o sytuację, która nastąpiła bezpośrednio po bramce zdobytej z rzutu karnego, kiedy pana zawodnicy podeszli do Frasika, nie wiem, chcąc dodać mu otuchy, jakieś ciepłe słowo powiedzieć. Ja wiem, że on grał u was i jest wypożyczony do Hutnika, natomiast czy pan w piłce się spotkał z czymś takim wcześniej? Nie kojarzę takiej sytuacji, aczkolwiek myślę, że było to bardzo miłe. Nie widziałem tej sytuacji, aczkolwiek jeśli tak rzeczywiście było, nie było to złośliwe na pewno, bo... Nie, absolutnie. Tak, nie. Myślę, że to było, bo to są chłopcy, którzy się znają wiele lat, grali razem, więc na pewno się lubią i szanują na boisku i myślę, że to było miłe, fajna sytuacja. Takich sytuacji w piłce nożnej bywają, są i myślę, że to dodaje też takiego... dodatkowego smaczku, takiej fajnej rzeczy, takiej istoty ludzkiej, powiedzmy, więc mimo fajna rzecz po prostu. Czy są jakieś inne pytania? To wszystko, tak jest. Dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję.